Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj na pierwszym planie mamy kolegę Roberta z Guda. Wprawdzie on nie lubi, jak ja odmieniam jego nazwisko, no ale tak jest chyba, mi się wydaje, poprawnie polonistycznie. Uparłeś się. No się uparłem, bo tak mi pasuje, ale to nie żartujemy. Nie. Tutaj jesteśmy u niego w gołębniku, tutaj w gołębie, które ma tutaj na wolierze, są to gołębie młode, które w tym roku były lotowane. Akurat te gołębie to są gołębie młode, które w większości są do sprzedania. Aha, a nie są lotowane. Będą u ciebie na aukcji, nie, to nie są lotowane. Tutaj jest i rodzeństwo tych, które było lotowane i po tych samych rodzicach, ale w innych łączeniach, tak więc tutaj tych gołębi jest dość sporo do sprzedania. No trochę. Bo mamy tutaj gołębi, które mamy sprzedać w hurcie jak co roku. Kolega Robert ma bardzo dużo fajnych gołębi w rozpłodzie i też mamy dzięki temu możliwość te gołębie sobie tutaj w Polsce przysprawiać na gołębnikach albo ewentualnie potomstwo do nich. My mieliśmy tą przyjemność w tym roku, że kilka gołębi, które mieliśmy od kolegi Roberta u nas w Kosakowie, w naszym gołębniku latały. Tam taki był gołąb 236, 237. One bardzo dobre lotowały, mają po 3 czy 4 konkursy. Z Iwana były, nie? Tak, znaczy w rodowodach można u nas na stronie, bo my tak troszeczkę inną strategię mamy. Nie ukrywamy pochodzenia naszych gołębi. Każdy jeden gołąb u nas ma zdjęcie zrobione, ma pełny rodowód, także jak nawet by złodziej jakiś był, to może pełną dokumentację pozyskać, ale troszkolwiek to jest dla niego też może mniej korzystne, bo w tym momencie nie może się tłumaczyć, że nie wiedział, do kogo on należy. To jest takie, ale to nie przeszkadza, bo tych gołębi bardzo mało zginęło. 49 gołębi, które lotowaliśmy, to chyba 46 zostało. Musimy z Maćkiem przeliczyć, bo ostatnio jak właśnie 2 dni temu u niego byłem, to jeszcze chyba jastrząb jednego zabrał. Kurze, tak się akurat złożyło, na to nie mamy wpływu. Dobrze, ale jesteśmy teraz tutaj u kolegi Roberta i powiemy tak. Tu mamy gołębie młode, które będą przeznaczone na sprzedaż, ale tutaj nim przejdziemy do tego opowiadania tych gołębi, powiedzenia kilka słów o nich, powiedzmy też jeszcze, Robert, ty w tym roku na gołębie stare jak ci leciało? No na gołębie stare sezon był dość dobry, w okręgu, w oddziale w sumie wygrałem kategorię B 2 drużynami, bo zarówno na żonę, jak i na siebie pierwsze i drugie miejsce w kategorii B. Pierwszego lotnika w kategorii C, no i rocznymi, to rewelacyjnie roczne gołębie leciały, no to wygrałem mistrzostwo okręgu gołębiami rocznymi. No i to by były takie największe sukcesy z gołębi dorosłych. A teraz przejdźmy do gołębi młodych. Gołębi młodych miałeś też 2 drużyny, czy jedną? Nie, gołębi młodych zrobiłem w tym roku 1 drużynę, no i na gołębiach młodych to rewelacyjnie te gołębie leciały. 4 loty praktycznie lotowane, 5 taki tam z 29 gołębi, tylko takich już słabszych. Na 6 w ogóle nie włożone, no ale rewelacja. Tu możemy pokazać na listach z pierwszego lotu. Znaczy, my pokażemy, a tutaj jest Maczek, on może szczerze może okłamać, ale tutaj ja proszę mi wiedzieć, ja to czytam i tak. To co ma odkreślone takim pomarańczowym markerem, to są te jego właśnie najlepsze, że tak powiem, te jego lotniki. Znaczy, tak jak w sumie... widzimy, są z przodu te wszystkie pomarańczowe zamazania. Na pierwszym locie, pierwszy konkurs, 194 włożone, 132 gołębie w konkursie. Na pierwsze 200 gołębi, 100 gołębi praktycznie jest moich, tam chyba niecałe 100, bo 95 na pierwsze 200 gołębi. Powiedzmy, czekaj, jeszcze zobaczmy, ile tych gołębi w ogóle cały oddział wkładał. Oddział wkładał 3812 gołębi, widzę, także to jest, dość dużo. To jest lot w sumie 130 km. Na drugim locie, no drugi lot to mi rewelacyjnie wyszedł, na drugim locie na 156 km średnia 3200 gołębi. Na gołębi włożonych 166-105 w konkursie, ale na 81 gołębi 70, na oddział 70 gołębi no moich. Bardzo cię lubią zapewne w tym oddziale. Tak, kochają mnie tutaj tak. Na pewno. Trzeci lot, 3100 gołębi, najgorszy lot, jaki, najtrudniejszy w sumie lot, jaki mieliśmy. Bardzo dużo gołębi w oddziale zginęło, 205 km. A ile gołębi cały oddział dawał wtedy? 3100 gołębi. No tutaj nie miałem pierwszego, od 10 zaczynam na 144,60 w konkursie, 58 od 10 do 24 moje. Poczekaj, zobaczmy tylko tak, jak już powiedzmy, jak jesteśmy, to zobaczmy, kto tutaj przy ciebie ogrywa, bo to wypada też kolegów, kolega Bratkowski, Tadeusz, widzę, Jarecki, Zenon, Żurko. Kolego Żurko, także gratulujemy. Tutaj też no oddział, Daniel Kałużny lata dalej? Tak, Daniel lata, Daniel po tym wycofaniu się, a zresztą zaraz pokażemy na tych listach dalej, to będzie widać. Tutaj bardzo fajna ciekawostka, zestawienie lotników po trzecim locie. Na 41 lotników, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nie moich, czyli 30 lotników na 40 jest moich, z czego 20 pierwszych, a w setce ich było prawie 50. A ile tych gołębi? 49 na 100. No na pierwszy lot poszło 194, tak? A na tych kolejnych lotach? Bo jakieś staty zawsze były. Na tych kolejnych lotach no zginęło gołębi, zostało ich około setki, nie? No bo na tym trzecim locie wygubiliśmy bardzo dużo gołębi. Czwarty lot
przepraszam, również rewelacyjny. Już po tym trzecim locie, kiedy się okazało, że te gołębie, że tyle tych gołębi zginęło w całym oddziale, to już włożyliśmy z 3000 tylko 1600. To już zdecydowałem się część tych moich najszybszych gołębi wycofać, żeby były na przyszłe lata. I włożyłem z tych moich pierwszych 30 lotników, które miałem w oddziale, włożyłem tylko 20. No i po tym czwartym locie, na tym czwartym locie włożyłem w sumie 61 gołębi. Zrobiłem 31 konkursów, z czego 26 gołąb w oddziale to mój 23. Tak więc znowu bardzo fajny lot. Klasyfikacja, jak się tutaj zapowiadała, no pytałeś o Daniela. Daniel tutaj drugi na liście, on później po tym moim wycofaniu się wygrał oddział, jak ja już nie wkładałem na to ostatnie loty. Bardzo fajnie tam później też poleciał. Ale tutaj tak, jaka przewaga punktowa. Ja kiedyś z Danielem przegrałem chyba na 2 lata do tyłu. Przegrałem z nim 200 punkta mistrzostwo oddziału. A w tym roku po czwartym locie miałem prawie 20 punktów nad nim przewagi. Tak więc tutaj tak, bardzo duża przewaga. To z całości oczywiście. A 200 punktów z ósemek. Nie? Tak więc bardzo ładnie. No i po czwartym locie klasyfikacja lotników, gdzie nie włożyłem z tych 30 już 10, to zostałem z 21 lotnikami na oddział, tak więc. Tylko pogratulować. Teraz jak już o tych gołębiach mówimy, to tak, bo ty masz możliwość, jako mało kto w Polsce, przetestować gołębie takie, powiedzmy, pochodzące, jak to mówią, z górnej półki, ale przede wszystkim dużo różnych ras, dużo takich topowych hodowli. Powiedz, czy od jak już masz tę perspektywę tych kilku lat, kiedy lotujesz, zajmujesz się, obserwujesz się, czy w tym roku na przykład gołębie młode, te lotniki, co pokazywałeś, czy są to te same rasy, te same linie gołębi, które ci się pokazywały wcześniej? Wiesz co, głównie się pokazują. Doszły do tego też gołębie od Werkamenów. W tamtym roku te gołębie od Werkamenów ja już miałem. Co prawda nie ciągnąłem ich nie wiadomo jak wiele. Ciągnąłem ich jakąś tam mniejszą ilość, bo miałem inne gołębie. Bardzo dobrze się w tym roku pokazywały w krzyżówkach właśnie przede wszystkim z herbocami. Z gołębiami z Nacjonala, z gołębiami z Iwankę, z Loli. Te gołębie się super krzyżowały, no leciały naprawdę rewelacyjnie. W tamtym roku na przykład z Benego Stevenika nic mi nie leciało, a w tym roku te gołębie zostały skrzyżowane z gołębiami Leo Heremansa, no i naprawdę fantastycznie się to pokazywało. Bardzo dobrze gołębie z Rudego, to tam słyszę nieraz opinie z Polski, że te gołębie z tego Rudego nie lecą. No u mnie lecą, nie wiem co, dlaczego u innych nie lecą, u mnie lecą bardzo ładnie, bardzo fajnie to, tak jak już wiesz, z gołębie z Iwana. Tutaj coś tam z Petera Węsty, ja tam nie mam za wiele tych gołębi, jakieś tam 3, ale też gdzieś tutaj u mnie się sprawdzały. Wiem, że tam na wspólnym gołębniku u Jasia Bocheńczaka bardzo fajnie też leciał jakiś gołąb, tam chyba mrowcy. No właśnie, mrowcy. To jest to, przepraszam, co powiem właśnie, bo jak hodowcy nie dosyłają rodowodów, to my nawet nie wiemy, czy się sprawdza, czy nie, dopiero później, kiedy na przykład wystawiamy się kolegę takiego hodowcę gwałci o to, żeby dał ten rodowód, on daje i się okazuje nagle, po czym to jest. I szkoda właśnie, bo jak wcześniej mamy te rodowody, to możemy więcej mieć informacji, po czym się co sprawdza. Tutaj trzymasz w rękach gołębia, jak co to jest? A bo to nie pamiętam teraz. Tak sobie złapałem. Tak sobie go złapałem, bo mnie tam zaintrygował, muszę go zobaczyć. To będzie gołąb jeden z tych, które są do sprzedania. Nie mam tutaj. A propos tego intrygowania, bo ja tak sobie tu zerkam, rozmawiamy, ale patrzę, tutaj masz takie coś w pazie, tu już jest pęknięcie się jedno powstało. Ale co tak, to jest jakaś płyta grzewcza? Tak, to jest płyta grzewcza, ale nie sprawdzały się te płyty grzewcze w tym sezonie. Bo to jest tak, patrzę, ale tutaj miało być takie, to jest blacha, widzę, ocynkowana, to jest chyba jakiś, co to jest, moduł tylko włącznika? To jest tylko włącznik. Tak. Tylko włącznik, a to co tu ma grzać? To ma grzać? Nie. Tak, ona grzeje cała ta płyta, to jest na podczerwień, nie? Promiennik podczerwień. Aha, promiennik podczerwień, a to spełnia rolę reflektora. Dokładnie tak. I ona, ale jak promiennik podczerwień. Bardziej, to on bardziej, znaczy reflektora, żeby to ogniskowało do dołu tak tutaj. Czyli jako takiego ciepła nie ma, tylko to się grzeje organizmy żywe. Bo dokładnie tak, one ogrzewają podczerwieniem. Tak jest, podczerwieniem ogrzewamy ciało, które tutaj jest. I to nie sprawdza się to? Nie wiem, czy po prostu może nie trafiłem, bo na jakieś słabsze kupione, nie miałem tych specjalnych dla wodowców, bo nie można było tego w ubiegłym sezonie nigdzie dostać. Teraz pojadę na wystawę do Kassel, to może się uda kupić inne, zobaczymy. Mm-hmm. Ja tak patrzę, bo to pierwszy raz takie rozwiązanie widzę, tak się domyślałem mniej więcej, o co tu chodzi, ale też tego rozwiązania jeszcze nie widziałem. Aczkolwiek tutaj przestrzegamy też, jak już jesteśmy, żeby koledzy dobrze zrozumieli, o czym rozmawiamy. Jeżeli mamy takie promienniki podczerwieni, to one praktycznie rzecz biorąc wilgoci nam nie usuną z gołębnika. One nam tylko i wyłącznie dogrzeją, że tak powiem, tą tkankę żywą. Gołębie nas dogrzeją, ewentualnie gdybyśmy tu stali, ale na przykład wilgoci, gdybyśmy tutaj mieli, to się nie pozbędziemy. To musimy zrobić takim klasycznym promiennikiem, takim zwykłym, po prostu zwykłymi ogrzewaczami. Dobrze. Tutaj co jeszcze warto dopowiedzieć z tymi wspólnymi gołębnikami tej kolegi, bo dużo gołębi poszło w tamtym roku, do sprzedanych zostało z takich gołębi od Carlo Van Rompeya z Hattrika. Te gołębie też w tym roku rewelacyjne, no już w krzyżówce z Werkamenem to w ogóle bombowo, z tego Hattrika. I w tamtym roku zostało sprzedanych w krzyżówce w sumie z Kopmana gołębiami chyba kilka tych gołębi z tego Hattrika.
Przepraszam ci przerwę, bo jakby ktoś nie wiedział, o kogo chodzi, bo to jest nazwisko może mniej popularne w Polsce, ale jeżeli sobie tak sięgniemy pamięcią, to wspólnie z Manfredem Bullą byliśmy u Carlo Van Rompuya i razem jeszcze z nami był Markus Bauer i kolega Damian Szpigel. I tam właśnie takie dwa gołębie tutaj Robertowi z tamtej hodowli przywieźliśmy, a ten hat-trick, i to właśnie, właśnie z tych dwóch gołębi, które przywieźliście, jedna samiczka przekazuje fantastycznie, wnuki po niej to lecą rewelacyjnie. Chyba cztery gołębie poszły w tamtym, trzy albo cztery gołębie poszły do Polski i z trzech z tych, które poszły do Polski, mam informację zwrotną, że bardzo dobrze leciały. Nawet u kolegi Darka Zająca, który tam leciał z Zielonej Góry, który leciał na WG Giewont u Jasia Bocheńczaka, on tam bardzo dobrze, chyba do trzeciego lotu bardzo wysoko miał pierwszą albo drugą, nie pamiętam, bardzo wysoko miał te drużyny. To tam jemu siadała właśnie, siadał młody gołąbek właśnie bezpośrednio po tej samicy, chyba tam 12 był nawet, no, tak więc rewelacyjnie te gołębie się pokazywały. Gdzieś tam na wspólnym gołębniku, nie pamiętam na którym, jeden z hodowców dzwonił do mnie tutaj też, że drugi usiadł z jakiegoś tam lotu, tak więc no bardzo ładnie, z tego samego łączenia, nie? Tak więc rewelacyjnie te gołębie, no i u mnie w tym roku też fenomenalnie te gołębie leciały, nie? Tutaj a propos tych gołębi, jak już jesteśmy z tych młodych ciągle, popatrzmy tutaj tych młodych, które będziemy mieli na aukcjach, będzie ich troszeczkę. Tutaj każdy ma oczywiście zdjęcie zrobione, pełna dokumentacja jest do niego. Jakie ty gołębie byś tutaj z tych, że tak powiem, tak zareklamował kodekcem? Bo my cały czas rozmawiamy, mówimy, ty sam wiesz, to tutaj masz teraz takie, co, bo mi się na przykład podoba bardzo, o, ten gołąb taki ciemny, taki ładny. Ten ciemny gołąb to jest akurat już sprzedany, to jest moje. To jest gołąb mojego kolegi, który... W sumie został na specjalne zamówienie dla niego wyhodowany. To jest gołąb właśnie po werkamenach, po takim samym. Tak myślałem właśnie. 344. Bo one są też charakterystyczne te. I ten samczyk fenomenalnie leciał, 9 razy był włożony, miał 8 konkursów, właśnie to z Mustanga od werkamenów jako roczniak. I on miał samiczkę tutaj położoną typowego inbreda od Gabiego Van den Abele, taką samicę 2573, która była pierwszą lotniczką w kategorii C. I ona tam właśnie świetnie na 500-tach. Pierwszy, siódmy, dziesiąty, siedemnasty konkurs, tak więc rewelacyjnie ten gołąb też latał. I to jest z takiego łączenia, to dla kolegi specjalnie wyhodowany. No drugi z gniazda dla kolegi Jarka Grzankowskiego, tutaj tak samo. A który to jest? Ciemny, to jest drugi niebieski. Wiesz co, ale który siedzi tam? No bo właśnie tamten u góry? Tak. Tak myślę. Dokładnie ten, który tam siedzi, wiem, że to się przeczytałem. Czyli to są z gniazda? To są gnieździaki, tak. Samczyk dla jednego kolegi, a drugi dla Jarka Grzankowskiego. Piękny gołąbek. Tak więc myślę, że Jarek będzie super zadowolony. No mi się on bardzo podobał, ten na przykład ten ciemny. A ciemny jest też bomba, nie tylko że akurat to jest samczyk, a kolega. No ja mam takiego podobnego teraz na aukcji od kolegi Jarosława Strnada, co nabiliśmy z Czech. Ale on chyba ma inne pochodzenie, nie jest z werkamenów. Dobrze. Coś jeszcze możemy tutaj dodać, jeżeli chodzi o gołębie młode? Myślę, że z gołębiami młodymi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, no też już trzeba powiedzieć, że jesteśmy już trochę dalej, bo to chyba trzeci rok, kiedy będziemy ciągnąć gołębie młode i naprawdę widać, że już z parowaniami się trafiło. Już widzę, co z czym się łączy i dużo lepiej to leci. No też no należy zauważyć, że praktycznie doprowadzić się udało stado do takiego wyrównania, że 70 gołębi siada naraz, to nie jest już przypadek. Nie? To jednak są takie gołębie już naprawdę, które potrafią szybko latać, dobrze latać. No i tutaj zaskoczenie tutaj u niejednych hodowców było wywoływane podczas tego lotowania. Tak więc wydaje mi się, że super. My będziemy jeszcze mieli możliwość w tym roku, to może niech to nie brzmi tak dziwnie, ale tam na Kosakowie to my te loty zimowe będziemy już teraz czwartą edycję już robić i sobie będziemy mieli właśnie te loty, te gołębie, które brały udział na ten nasz gołębnik tak zwany, my go tak nazywamy, te 40 kilka sztuk, one były lotowane z gołębiami ze wspólnego gołębnika, nie poszły tylko na finał, no bo finał był w sobotę, one miały lot oddziałowy w niedzielę, ale przyleciały oprócz tych wszystkich lotów konkursowych na wspólnym gołębniku, przyleciały też jeszcze 5 lotów oddziałowych, no i przed nimi teraz te, które dotrwają, loty zimowe, no i rywalizacja w następnym roku już też w oddziale Kosakowo, jeżeli coś zostanie. No też nie ukrywam, że bardzo mnie to cieszy, że tam u was te gołębie tak fajnie. Można tam zobaczyć u nas na stronie właśnie, bo straty były naprawdę małe, tym bardziej, że kolega Maciek się do tego przykłada i tak jak widzimy, te gołębie młode to są, ale one już tak z tego co liczę, mają 14 czy 15 lotów za sobą. Czyli to już ilość jest dość duża jak na gołębie młode, a jeszcze przed nimi loty zimowe. Tak, no i widzę też jeszcze co w ramach do powiedzenia, widzę, że bardzo duży błąd robiłem do tej pory, bo nie zostawiałem sobie gołębi tak naprawdę po moich gołębiach lotowych. Wszystkie gołębie po gołębiach lotowych zostawały sprzedawane i szły po prostu do ludzi, między innymi. Po wdowcach. Między innymi tak, po wdowcach. Między innymi ty dostałeś też tam chyba 6 tych gołębi, tak? Czy tak, 7? Tak, to 6 czy 7 tak było tych gołębi. No. Dostałeś tych gołębi kilka, one tam fajnie sobie. Ale też z rozpolu, bo tam był nie takie. Bo tam były pomieszane, no. Ale dostałeś właśnie część takich po tych wdowcach.
No i tutaj poszło część tych gołębi właśnie w Polskę do ludzi, no i z, praktycznie z każdej hodowli, która wzięła, mam odzew taki, że gołębie się fenomenalnie sprawdzają, co bardzo cieszy, bo ci ludzie w tym roku na przykład po tych gołębiach lotowych nie mam ani jednego gołębia w gołębniku, już praktycznie zostały tylko te dwa chyba imbredy Iwana, bo tam samiec razy samica po Iwanie były. Zostawione specjalnie tutaj dla Krzyśka na aukcję, a wcześniej wszystkie gołębie zostały zamówione bezpośrednio po lotach gołębi młodych, bo wszyscy tam byli zadowoleni, praktycznie tylko wyciągnięte od razu zostały zabrane. Nie? Także kończąc naszą relację, żeby nie przedłużać, nie zanudzać hodowców, zapraszamy do zainteresowania się tymi gołębiami od kolegi Roberta, a mówię, można tutaj sobie naprawdę się zaopatrzyć w dobry materiał, bo po co tak szczerze powiedzmy, po co mamy wydawać tyle pieniędzy, co kolega Robert wydał? Możemy trochę taniej pozyskać bardzo dobry materiał. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia i zapraszamy na nasze aukcje. Dobry lot.